Siemka. Elo. Dzisiaj chcemy wsadzić dwa basioki. Jest 18 kwietnia. Mam nadzieję, że już nie będzie przymrozków. Powoli banany wyprowadzam już na zewnątrz. Będą stały pod dachem na tarasie, żeby na nie za bardzo nie lało. I to jest tak. To jest jeden Maureli. Mój największy. Po boku średniaczek. Maluchy są jeszcze w domu. A i tu jest mniejszy basio. Dobra. Na razie plan jest na te dwa większe. I tak. Tu jest jedna dziura już wykopana. Tam pójdzie drugi. I tak. Tutaj ziemia była przygotowana na jesień. Było wysypane trochę obornika końskiego. Świeżego, przekopane. To już ładnie się przeżarło, więc ja tutaj tą ziemię użyję, nie będę jakiejś do obłacji ziemi specjalnej używał. Dodam tylko obornik granulowany jeszcze, koński. I trochę mila jary na start, nawozu. Zaraz wyciągniemy je z donicy i pokażę wam, jak wyglądają korzonki. Basoki wyciągnięte, zobaczcie, jaka to była susza. One od jesieni. O. Maluch wyskoczył. I tu. O, i tam jest następny. One od jesieni były podlewane dosłownie dwa razy. No to jest susza. Korzonki ładne. I tam świeżych białych nie widać. Ale bez problemu sobie da radę. O. Jest ten drugi. U tego nie widać odrostów, ale już o. Już tutaj powoli wychodzą. Ostrze, o. Więc powinna kępa się ładnie zagęścić w sezonie. Dobra, wkładamy na dno, wsypię trochę lepszej ziemi. Tutaj z wierzchu. Plus obornik i ten nawóz. Tutaj wymieszam też ten obornik z nawozem, z tą ziemią. I tyle. Ok, bananki posadzone. Dwa basioki już w gruncie, zaczynamy sezon. I tak, one mają około 120, może 130 cm niby pnia. Takie fajne pałki już. I tak, podlane. I teraz czekamy, aż zaczną wzrost. Ja je oznaczę oczywiście gdzieś markerem, żeby zobaczyć, czy się coś wysuwa. I teraz tak, a co u reszty basioków? Reszta basoków jeszcze w tej tymczasowej szklarence. Już ładnie rosną. No myślę, że szklarenkę będę rozkładał w przyszłym tygodniu lub na początku maja. No tu się powoli gęż robi. Ja muszę ciągle przycinać, bo wchodzą na szybę do góry. Tak, tutaj są też jakieś ensety małe. Widzę zielony. Lasiokarpa, Sikimensis, Daiao mały i Dicksonia Antarctica. Ładnie przezimowała tutaj w tej szklarence. I dobra, co tu jeszcze? No ostatnio wsadziliśmy tutaj małą karłatkę Vulcano, Akubę, dwa rododendrony i trzy podwójne trachy. Tu już ładnie zarośnie, jeszcze muszę tutaj porządek zrobić. Obrzeże ładne. O, tu tetrapanax. Już się ładnie obudził. Powoli zaczyna wzrost. No dobra. To byłoby na tyle. I do następnego. Trzymajcie się, hej. Na razie.